Witam serdecznie. Kolejna odsłona kolejnej polskiej salonówki, tym razem Toyota Yaris. Mamy tutaj Yariskę, rocznik 2017, a w związku z tym, że 2017, no to już mamy tutaj model, w zasadzie ten egzemplarz po faceliftingu, czyli idąc dalej mamy tą hybrydę trzeciej generacji. Silnik 1.5, napęd hybrydowy o łącznej mocy, o łącznej ilości koni mechanicznej 100. Także stówka łącznie pod maską, hybryda wersja premium. Wersja premium, dodatkowo mamy tutaj dołożone bardzo ładne, oryginalne felgi aluminiowe Toyoty plus zupełnie nowe opony, nawet nie przejechały jeszcze 100 km. Auto jest naprawdę w doskonałej formie, w doskonałej wersji. Jednak wersja premium na pierwszy rzut oka rysuje się właśnie ta duża przekładnia automatycznej skrzyni biegów. Auto ma naprawdę niewielki przebieg, bo tylko 46 tysięcy kilometrów. Także rewelacja. Mały przebieg, napęd hybrydowy, auto w pełni serwisowane, nowy zestaw kół, nowe felgi, nowe opony. Auto jest po prostu przepetarda. Mamy do tego kamerę cofania i bagażnik całkiem spory z systemem naprawczym, także auto naprawdę jest godne polecenia. No i przejdźmy dalej. Spójrzmy z tyłu, ile to miejsca. Przesuniemy może na momencik jeszcze ten przedni fotel i zrobimy tutaj taką prezentację, że jednak tego miejsca z tyłu w tej Toyocie jest całkiem sporo. Fotel jest mocno wysunięty do tyłu teraz z tego względu, żeby łatwiej było nam nagrywać. No i chodźmy do przodu i pokażemy sobie, jakie elementy dodatkowego wyposażenia ma nasza wersja premium w Toyocie Yaris. Więc na dzień dobry. Mamy tutaj Line Assist, zmieniamy przyciskiem, czyli mamy asystę zmiany pasa ruchu, włączamy, wyłączamy. O, jest niedostępny przy prędkości poniżej 50 na godzinę ten system. Do tego mamy system alertu, czyli system nawiązujący do wskazania, że zbliżamy się zbyt szybko do poprzedzającego nas pojazdu. I możemy tutaj tą odległość, albo w zasadzie wrażliwość tej asysty zmieniać za pomocą tego dolnego przycisku. Kierownica multifunkcyjna, tempomat. Wspominałem już o kamerze cofania. Tak ona wygląda na żywo. Najfajniejsza rzecz w tym samochodzie, albo jedna z najfajniejszych i najlepszych, to jest to spalanie 3,4 litra auto stojące na placu, gdzie wiadomo, że jak poddamy je ruchowi, to będziemy nim jeździć, to spalanie jeszcze troszkę spadnie. Jeżeli chodzi tutaj o pozostałe funkcje, no to mamy zasięg i sam układ hybrydowy po dodaniu gazu powinien nam tutaj się ruszyć i mamy tutaj też ten układ hybrydowy jako kontrolę zasilania przedstawiony w formie graficznej. W tej chwili w związku z tym, że auto nam gaśnie, ponieważ nie jedziemy, to ciężko jest to przedstawić, ale spróbujemy może się troszeczkę ruszyć i myślę, że jak zaczniemy jechać, to o, właśnie te wszystkie funkcje nam się zaczną tutaj pokazywać. Po kolei ładowanie z akumulatoru, bo teraz jedziemy na samych akumulatorach, a jak dodamy gazu, to zwrotnie w drugą stronę pójdzie ładowanie. Także auto myślę, że jest naprawdę świetne, jak hybryda w takim małym samochodzie musi być bardzo, bardzo ekonomiczna. Do tego dołożony dwustrefowy klimatronik. Jeżeli chodzi o sam samochód, to mamy tutaj jeszcze kilka funkcji. O, właśnie te wszystkie ogólne, wyświetlacz, dźwięk i połączenie się z Bluetoothem, ekran dotykowy, także wszystkie funkcje związane z złączeniem się z telefonem, jak również momencik, o,
mamy jeszcze też pojazd i pod tą funkcją wszystkie indywidualne już ustawienia. Także auto jest naprawdę świetnie tutaj skomponowane, duży, ładny, kolorowy wyświetlacz, multifunkcyjna kierownica, auto w pełni serwisowane, wszystkie serwisy były wykonywane w ASO, mamy na to tutaj potwierdzenie, także po kolei są wszystkie faktury, więc tych faktur nie ma zbyt dużo, ponieważ auto ma niewielki przebieg, jak już wspominałem, 46 tysięcy km, ale było w pełni serwisowane w Toyocie, także cóż. Jedyne, co mi pozostaje, to zachęcić do jazdy testowej tym egzemplarzem, zachęcić do przybycia na nasz plac sprzedażowy, no i oczywiście zakup tak wspaniałego samochodu, jakim jest Toyota Yaris w napędzie hybrydowym. Także zapraszam i do następnego. Cześć!